Niezależnie od tego, czy interesujemy się sztuką czy nie, wszyscy znamy ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci. Dziś jednak nie chcemy rozmawiać o tajemnych kodach i symbolach, które podobno kryją się w słynnym na całym świecie obrazie. Zamiast tego chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z przedstawionymi tam osobami. Dzięki Biblii dalsze postępowanie Jezusa Chrystusa jest nam dobrze znane. Ale co stało się z 12 apostołami? Kim byli i jaką niewyobrażalnie okrutną śmierć ponieśli? Dziś chcielibyśmy z wami przyjrzeć się bliżej temu przerażającemu tematowi, więc zostańcie do końca, aby poznać losy słynnych naśladowców Chrystusa. Ale zanim zaczniemy, kliknijcie polubienie i włączcie subskrypcję, aby być z nami na bieżąco. Dwunastu apostołów. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych apostołów i ich losów, powinniśmy najpierw odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, kim jest apostoł? Według tradycji chrześcijańskiej apostołowie to bliscy towarzysze Jezusa, którym Zbawiciel powierzył głoszenie wiary. Jednak rozkład terminu apostoł w Biblii jest bardzo nierównomierny, chociaż występuje łącznie 58 razy w listach Pawła, w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich. Pojawia się tylko raz z kolei w Ewangelii Marka. Ponadto wzmianka o poszczególnych apostołach nie tworzy jednolitego obrazu. Na przykład w Ewangelii Łukasza zamiast Judy Tadeusza wymieniony jest Juda, syn Jakuba. Nataniela, o którym mowa w Ewangelii Jana, nie ma również w innych Ewangeliach. Zasadniczo lista 12 apostołów obejmuje osoby następujące: Szymon, Piotr, jego brat Andrzej, Jakub Większy, ulubiony uczeń Jezusa Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Juda Tadeusz, Szymon Apostoł i Judasz Iskariota. Jednak z historycznego punktu widzenia wciąż toczy się dyskusja, czy Jezus rzeczywiście wyznaczył krąg 12 posłańców wiary. Ponadto nie powinniśmy popełniać w tym miejscu błędu i utożsamiać pojęcia apostoła z pojęciem ucznia. W Nowym Testamencie ogólnie oznacza to osoby, które podążały za Jezusem w trakcie jego życia. Chociaż ich liczbę szacuje się na tysiące, w tej grupie, w przeciwieństwie do apostołów, znalazły się także kobiety, takie jak Maria Magdalena, Marta z Betanii czy też siostry Łazarza. Mówi się, że po zmartwychwstaniu Jezus polecił swoim uczniom nawracać innych ludzi. Jakub Większy i Piotr. Musicie jedno wiedzieć, informacje, które przekazują Ewangelię o dalszej karierze apostołów, są bardzo skąpe. Znajdujemy je dopiero w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, a dokładniej w wersetach od 1 do 4. Jest tam napisane: mniej więcej w tym czasie król Herod położył ręce na niektórych ze zboru, aby ich znęcać, ale Jakuba, brata Jana, zabił mieczem. A widząc, że to się spodobało Żydom, poszedł i wziął do niewoli także Piotra. Dowiadujemy się również, że po niewoli Piotr został uwolniony przez anioła pańskiego. Aby jednak zrozumieć ostateczny los apostołów, musimy przyjrzeć się dokładniej dziejom Piotrowym. To apokryficzne dzieje apostolskie z II wieku, które nie należą do oficjalnego kanonu biblijnego. Skazany na ukrzyżowanie przez Rzymian Piotr podobno nalegał, aby nie zostać skazanym na śmierć w taki sam sposób jak jego Pan i Odkupiciel. Powiedział więc do oprawców: błagam was, oprawcy, ukrzyżujcie mnie głową w dół, a nie inaczej. Mateusz. Do dziś nie jest pewne, jak ostatecznie zmarł Mateusz. Choć list Hipolita stwierdza, że uczeń zmarł we śnie w pewnym mieście w Partii, późniejsze zapiski świadczą również o męczeństwie w Etiopii, Mezopotamii i Persji. Nie ma również zgody co do dokładnej przyczyny jego śmierci. Mówi się o spaleniu, a także o ścięciu głowy. Podobno kości Mateusza, który przed pracą związaną z religią pracował jako poborca podatkowy, trafiły do Salerno przez Paestum w XI wieku. Chociaż apostoł Mateusz był utożsamiany z autorem Ewangelii Mateusza od II wieku, jest to dziś uważane za niezwykle mało prawdopodobne. Andrzej. I rozkazał, aby był biczowany przez 7 mężczyzn, a następnie ukrzyżowany. I rozkazał katom, aby nie przekłuwali jego nóg. I tak go powieszono. W ten sposób chciał się jeszcze bardziej dręczyć.
Fragment, który czytamy w pozakanonicznych dziejach Andrzejowych, dotyczy śmierci tytułowego apostoła. Pokazuje, że i ten posłaniec wiary poniósł okrutną męczeńską śmierć. Mówi się, że podobnie jak jego brat Piotr, Andrzej odmówił śmierci w taki sam sposób jak Jezus Chrystus. W rezultacie został pobity specjalnym krzyżem w kształcie litery X. Doszło do tego, że ta konstrukcja z dwoma ukośnie biegnącymi belkami nie tylko stała się znana jako krzyż świętego Andrzeja, ale była również uważana za religijny znak identyfikacyjny we wczesnym okresie chrześcijańskim. Jakub, syn Alfeusza. Zasadniczo Jakub, syn Alfeusza, jest jednym z apostołów, o których wiemy najmniej. Jego imię jest wymienione tylko w listach apostołów Nowego Testamentu. Mówi się, że jego grób znajduje się w relikwiarzu pod głównym ołtarzem Bazyliki Santi Apostoli w Rzymie. Jednak dochodzenie z 2021 roku wykazało, że są to kości Europejczyka, a zatem najprawdopodobniej nie należą do Jakuba. Istnieją różne wersje jego śmierci, podczas gdy list Hipolita stwierdza, że apostoł został ukamienowany i pochowany w Jerozolimie, Martyrologium Hieronima podaje, że umarł na krzyżu w Persji. Według innych tradycji Jakub został zabity maczugą, dlatego od XII wieku często przedstawia się go właśnie z maczugą. Jan. Mówi się, że najmłodszy ze wszystkich apostołów, Jan, był uczniem, którego Jezus kochał najbardziej. Co więcej, zgodnie z tradycją, był to również jedyny ewangelista, który nie zginął śmiercią męczeńską, lecz naturalną. I to pomimo faktu, że na wielu przedstawieniach widzimy Jana siedzącego w kotle i oblewanego wrzącym olejem. Wczesnochrześcijański pisarz Tertulian napisał, że apostoł przeżył tortury bez szwanku, a następnie został zesłany na wyspę Patmos. Z tego powodu niektórzy historycy uważają, że Jan zmarł w bardzo podeszłym wieku jako biskup za panowania cesarza Trajana, który rządził w latach 98-117 naszej ery. Filip. Informacja o śmierci Filipa nie mogła być bardziej niepewna. List Polikratesa stwierdza, że odszedł spokojnie w Hierapolis. W mitycznych dziejach Filipa z IV wieku podano jednak, że wraz z siostrą Mariamne i Bartłomiejem został wzięty do niewoli i brutalnie torturowany. Zanim Filip został powieszony do góry nogami, przekłuto mu kostki oraz uda, ale chociaż Bartłomieja również powieszono nago za włosy, dwaj apostołowie mieli uśmiechnąć się do siebie razem zrelaksowani, jakby nie odczuwali w trakcie tortur bólu. Bartłomiej. W przeciwieństwie do wspomnianej historii, apokryficzne Pismo Święte, Męczeństwo Bartłomieja, mówi: wtedy król rozdarł purpurę, w którą był ubrany, i kazał świętego apostoła Bartłomieja ubić rózgami i ściąć. Z listu Hipolita dowiadujemy się, że posłaniec wiary został przybity do krzyża w ormiańskim mieście Allanum i tam też pochowany. Inne źródła wspominają, że Bartłomiej został obdarty ze skóry, zabity lub wrzucony do morza w worku. Szymon Apostoł. Podobnie jak Jakub, syn Alfeusza, Szymon Apostoł został wymieniony tylko w wykazach apostołów. Jeśli chodzi o jego śmierć, list Hipolita stwierdza, że zmarł w legendarnym wieku 120 lat. Inne źródła malują nieco inny obraz. Według nich 120-letni Szymon Apostoł nie zmarł spokojnie, ale został ukrzyżowany. Inne tradycje lokują jego śmierć na Kaukazie, w Persji lub w Anglii. Jest też powód, dla którego na ilustracjach ikonograficznych często widzimy apostoła z piłą. Podobno jego ciało zostało brutalnie przecięte na pół. Juda Tadeusz. Również w przypadku Tadeusza istnieją różne opisy śmierci. Niektóre źródła podają, że zmarł spokojnie w Syrii po długim życiu, podczas którego nawrócił wielu na wiarę chrześcijańską. Inne zapisy świadczą o tym, że Tadeusz zginął śmiercią męczeńską, czasem od miecza, czasem przez ukamienowanie, a czasem także od chłostania. Tomasz. W dziejach apokryficznych Tomasza czytamy o śmierci: a gdy się pomodlił, rzekł do żołnierzy: pójdźcie i czyńcie rozkazy tego, który was posłał. I podeszli ci czterej i przebili go włóczniami, a on padł na ziemię i umarł. Ta wersja jest zgodna z wersją przedstawioną w liście Hipolita. To tutaj Tomasz został zabity w Indiach sosnową włócznią. Judasz Iskariota.
W Nowym Testamencie Judasz Iskariota jest apostołem, który zdradził Jezusa Rzymianom i utorował drogę do ukrzyżowania Zbawiciela. Ewangelia Mateusza jest jedyną, która przedstawia Judasza jako skruszonego grzesznika po skazaniu Jezusa. Miał zwrócić 30 srebrników, które otrzymał za zdradę, a potem się powiesił. Sytuacja jest nieco bardziej drastyczna w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Judasz kupił duże pole za swoją pensję, ale uległ wypadkowi, w wyniku którego jego ciało pękło na pół i wylały się wszystkie wnętrzności. Mówi się, że śmiertelne szczątki Judasza Iskarioty nadal znajdują się na tym polu krwi. Całun Turyński. To jedno z bardziej kontrowersyjnych odkryć z Izraela, ale wiele osób uważa, że przedmiot zwany jako całun turyński może być płótnem, w które owinięto Jezusa z Nazaretu po ukrzyżowaniu. Całun ten jest jednym z najbardziej znanych obiektów historycznych związanych z Biblią, a po raz pierwszy został odkryty około XIV wieku. Tkanina ta przedstawia zarówno przód, jak i tył mężczyzny, który bardzo przypomina Jezusa z Nazaretu. W tamtych czasach często zdarzało się, że ktoś po śmierci był owijany w duże płótno, ale nikt nie wie, co stało się dalej z płótnem, w które Jezus był owinięty po zmartwychwstaniu. Większość ubrań pozostała na ciałach tych, którzy odeszli, ostatecznie rozkładając się wraz z ciałem. Jednak fakt, że ta tkanina w ogóle istnieje, może być dowodem na to, że historia Jezusa z Nazaretu i jego zmartwychwstania może być prawdziwa. Jednak tkanina ta została zakwestionowana przez wielu badaczy i naukowców, którzy analizowali ją przez lata. Tkanina była badana w latach 70. XX wieku, a wielu badaczy twierdziło, że to falsyfikat. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że tkanina została wykonana techniką szycia, które doskonale pasowały do technik stosowanych przez Izraelitów wiele lat temu. Jednak w przeciwieństwie do tego, w latach 80. XX wieku płótno zostało zbadane za pomocą datowania radiowęglowego. Wiemy, że datowanie węglem nie jest niezwykle dokładne, ale często, gdy nie zadziała poprawnie, badacze mogą sądzić, że przedmiot jest znacznie starszy, niż jest to w rzeczywistości. Jednak w tym przypadku wyniki mówiły dokładnie coś odwrotnego. Płótno miałoby pochodzić z okresu między XIII a XIV wieku. Dalsza analiza wykazała również, że na tkaninie znaleziono fragmenty pigmentów, potwierdzając, że widoczne plamy krwi wcale nie były krwią, ale sztucznymi pigmentami. Nie powinno to być zbyt wielką niespodzianką, ponieważ odkrycie takiego cienkiego kawałka materiału setki lat po ukrzyżowaniu byłoby wysoce nieprawdopodobne. Wydaje się to trochę zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Tak czy inaczej, jest to bardzo interesujące odkrycie. Zwoje z nad Morza Martwego. W latach 1947-56 w systemie jaskiń na zachodnim brzegu znaleziono serię fragmentów zwojów. Zebrano łącznie 850 zwojów znanych jako zwoje z nad Morza Martwego. Większość treści zwojów pochodzi z czasów biblijnych, a wiele informacji odnosi się do historii biblijnej i opowieści biblijnych. Większość znalezionych wersetów została napisana po hebrajsku, ale niektóre były też napisane po grecku, a także aramejsku. Były datowane na okres od 250 roku przed naszą erą do 70 naszej ery, a niektóre z nich odnosiły się nawet do religii innych niż chrześcijaństwo. Bardzo interesujące w zwojach jest to, że opowiadają tę samą historię, którą można znaleźć w większości współczesnych Biblii. Historia, postacie i lekcje są identyczne, chociaż niektóre z tych zwojów zawierają kilka dodatkowych tekstów lub zmiany w sformułowaniach. Jest to ważne, ponieważ pokazuje, w jaki sposób pisarze byliby w stanie dodać własne spojrzenie na starożytne historie biblijne, podważając wiele tłumaczeń. Zwłaszcza tłumaczenie króla Jakuba, które jest dziś tak popularne. Najważniejszą częścią tych zwojów jest to, że potwierdzają one wiele biblijnych historii, które były udostępniane przez setki lat. Pokazuje również, jakie plany mieli niektórzy pisarze, którzy tłumaczyli starożytne teksty i że musimy uważać, od kogo czerpiemy informacje. Co sądzisz o okrutnym losie 12 apostołów? Napisz nam swoje przemyślenia i sugestie dotyczące dzisiejszego filmu w komentarzach. Nie zapomnij też kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować, aby być z nami na bieżąco. Dziękujemy za oglądanie, życzymy miłego dnia i do następnego razu.